Witamy w kolejnym odcinku Grodu Furmana. Kończymy trylogię Wilder Fury i o tym będzie dzisiaj w naszym odcinku. Kuba, ten odcinek już był. Myśmy go już nawet wsadzali. Tylko to było wszystko na wiosnę. Przed terminem lipcowym. Mówiliśmy, że faworyt jest wyraźnie, czyli Fury. Potem był COVID. Odwołana walka. Zostało nam kilkadziesiąt godzin. W najbliższą sobotę w końcu ten Fury i Wilder po raz trzeci wyjdą do ringu. Natomiast po tym wszystkim, co się stało, co się dzieje teraz, no, chyba już tak, znaczy dalej pewnie i twoim i moim faworytem jest Fury, ale troszkę się pozmieniało, prawda? Na pewno. Myślę, że jeszcze ciekawiej, bo już wtedy reklamowaliśmy walkę jako ciekawą, znaczy ciekawą, tej walki nie trzeba reklamować, ale jakby podkręcaliśmy atmosferę, myślę, że jak najbardziej słusznie, bo pojedynek mimo wszystko, mimo tej dominacji Fury'ego w drugiej walce, niezwykle ciekawy, jeszcze przed tą sytuacją z COVID-em, no bo przecież ta trylogia jest w dużej mierze lekceważona, wydaje mi się, przez większą część kibiców jakby jest lekceważona. Wydaje mi się, że zapisze się w historii wagi ciężkiej jako jednak z największych trylogii, bo... Ja ci wejdę w słowo, tylko wystarczy według mnie, że Wilder znokautuje w tej walce Wildera i to będzie trzecia z największych trylogii w historii wagi ciężkiej. Bardzo możliwe, bo przecież pamiętajmy o niesamowitym przebiegu tych dwóch pierwszych walk, gdzie pierwszy pojedynek ze względu na ten niesamowity dramatyzm końcówki i też zaskakujący przebieg, no bo jednak Fury go dominował bokserko całkowicie, to był pojedynek wyjątkowy, no a drugi wiadomo, Fury zaskoczył wszystkich tą taktyką bezkompromisową i tutaj chyba szykuje się na powtórzenie tego w tym sensie, że mamy sytuację z wagą, tak? No właśnie, bo zostało, jesteśmy tuż przed ceremonią ważenia. Natomiast Fury mówi wprost i nawet jego trener, że będzie plus 130. Oczywiście, czy będzie plus 130, przekonamy się parę godzin po tym programie. Natomiast Fury raczej nie kłamie. Troszkę widać, że ma tych kilogramów więcej. Nawet o tym Eddie Hearn wspominał. I wydaje mi się, że skoro mówi to on, mówi to Hill, to chyba będzie plus 130. I teraz ile to zmienia? Bo z jednej strony nasza miłość Fury'ego była niezachwiana. I pamiętam naszą rozmowę, nawet kiedy wracał Fury, gdzie chyba nikt poza naszą dwójką nie stawiał na Fury'ego, myśmy wierzyli. No, Pastuszek jeszcze, czyli... Mówisz o pierwszej walce? Mówisz o... Ja mówię o powrocie, tak, że powrocie, ja nie pamiętam, żeby ktoś poza mną i tobą stawił na Fury'ego, chociażby skończyło się remisem. I byliśmy bardzo pewni swego przed rewanżem. I wtedy Fury wniósł na wagę 123,5 kg. Zwolniliśmy się do siebie i zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie przedobrzył. Okazało się, że zrobił coś fantastycznego. Bo na to go namawiał od wielu lat na przykład ojciec John Fury, prawda? Że on wmawiał właśnie niektórym trenerom, że na siłę chcą go odchudzić. Dobra, 123,5 było super, ale plus 130? Plus 130 to jest to samo trochę, co, znaczy to samo. Wtedy też przed tą długą walką, jak się wydawało, mówiło się o tej dużej wadze. Zresztą już było widać nawet przed ważeniem, zdaje się, że Tyson tam mocno z kilogramami poszedł i z siłą fizyczną, ale okazało się to oczywiście w punkt, ale już wtedy były takie wątpliwości, czy to jest dobry kierunek. Ja myślę, że mimo wszystko, jeżeli on był w mocnym treningu, to te dodatkowe kilogramy, wrzucenie jeszcze większej masy mięśniowej i jeszcze bardziej takie agresywne podejście w tym stylu, znaczy agresywne, taka kontrolowana agresja w tym stylu krąg, czyli tak naprawdę takie agresywne podstawy boksu, pressing za mocnym lewym prostym i no, wykorzystanie też swojej siły fizycznej potem też było widać, jak tego Wildera przestawiał w walce z bliska czy w półdystansie, jak tam wjeżdżał mocno, no to jednak to jest właściwy kierunek dalej i tylko pytanie teraz, jak się temu przeciwstawi Wilder, czy jest w stanie... Ja ci wejdę w słowo, dobra? Bo tak, pełna zgoda z tym, co mówisz. Te 123,5 kg zrobiło swoje. Fury był silniejszy, bardziej odporny na ciosy, bo on sam o tym mówił, że no kiedy zbijał tych kilogramów parę, to jednak gorzej znosił ciosy. Natomiast tak, ważąc 123,5 był dużo silniejszy niż Wilder. Przepychał go,
ale był cały czas minimalnie szybszy, albo przynajmniej tak samo szybki. I teraz pytanie, bo teraz będzie jeszcze silniejszy, skoro będzie ważył plus 130, tylko czy teraz Wilder, bo wszyscy się zgadzamy, że Wilder tych rund nie będzie wygrywał. Natomiast wszyscy się zgadzamy, że jak Wilder naprawdę czysto trafi, a jeszcze nie daj Boże poprawi, to będzie po Furym. I teraz się zastanawiam, czy on nie przedobrzył właśnie w tym sensie, że on nie straci trochę na tej szybkości. Prawdopodobnie nie szybkości rąk, bo to jak jest cały czas treningu, to te ręce będą szybkie. Tylko on fajnie pracował tułowiem, te jego przeruchy, które bardzo myliły. On w tej drugiej walce trafił już kilka razy lewym prostym, to potem robił tylko leciutki ruch, tak, barkiem, a już Wilder panikował. Nie wiem, czy tego nie straci, tego atutu. Tak, no tak, mi się wydaje, że on jednak ma tak naturalne te zwody i wykonuje je po prostu z taką lekkością, że mimo wszystko będzie ciągle tym straszył. Chociaż, no, czy taki będzie miał dynamiczny odskok, czy będzie w stanie też te ciosy tak amortyzować, znaczy, może i samą głową będzie w stanie amortyzować, ale on też miał fajny właśnie ten, tak jak mówiłem, odskok plus no potrafił też w tym takim doskoku do Wildera kilka razy, wiesz, bujnąć się, kiwnąć, jeszcze jakby potrafił też zadawać ciosy w ruchu, no to są te takie jego atuty, które miał zawsze, znaczy miał w tym swoim takim sztowym okresie, który chyba jeszcze trwa, chociaż trudno powiedzieć, prawda? I no zobaczymy, na pewno jest pewnego rodzaju zagadka też tym razem z Tysonem, w ogóle jak się przygotowywał do tej walki, bo były też przecież miał trudną sytuację z dzieckiem tam, prawda? I nie wiadomo, jaki to miało wpływ na jego dyspozycję fizyczną. Sam mówił, że chyba przestał na ten czas w ogóle trenować. Co nie wierzę, ale na pewno trochę inaczej trenował. Też to nie wierzę, ale zobaczymy. No, znowu jakby z Javanem Hillem będzie ta taktyka robiona, chyba nie będzie jakichś dużych odstępstw. Wydaje mi się, że oni mogą bombardować korpus może więcej tym razem, czy tego typu rzeczy, bo jednak będzie siłą rzeczy tych kilogramów, no będzie tam pewnie jeszcze bliżej Wildera, czy od początku być może więcej takiej podwójnej już typowo, wiesz, gardy i próba całkowitej jakiejś takiej dominacji od początku, trochę jak Cunninghama tam molestował, wiesz, w tej walce, jak już po prostu się zdecydował na taki totalny atak. No i teraz pytanie, jak widzisz taktykę Wildera na ten pojedynek, co może... To po kolei, jeszcze coś. Fury mówi coś takiego. Te wszystkie wymówki Wildera sprawiają tylko, że on jest słabszy psychicznie. Mm-hmm. Bo jeżeli rzeczywiście Wilder wierzy w to, co mówi, a mam wrażenie, że na początku myślałem, że on udaje, mam wrażenie, że on naprawdę w to wierzy, być może mu to tak wmawiano, żeby poczuł się pewniejszy. I co będzie, jeżeli Wilder po dwóch, trzech rundach zacznie go spotykać to samo? To po pierwsze, jest jeszcze jeden aspekt. Ten nowy trener Deontaya Wildera. Na ile Malik Scott jest w stanie zmienić Fury'ego, bo przecież tak, Wilder miał fajny ten jab na tle innych rywali, ale w walce z Fury'em to jednak, i nawet jak trafił jakimś lewym prostym, to Fury wydłużał swoją akcję do podwójnego, do potrójnego, czego Wilder nie robił. Jak teraz popatrz na tarczę, oczywiście tarcza nie oddaje, ale widać, że Wilder próbuje ten potrójny gdzieś wsadzić jab, prawda? Mam wrażenie, że Malik Scott, nie wiem na ile jest w stanie go w tak krótkim okresie zmienić, ale tam coś, jakiś tam plan jest na pewno. Tak, są takie zalążki czegoś innego, czegoś nowego. Wydaje mi się, że w tym wieku no, zawodnik już nie jest w stanie oczywiście w walce zrobić tych zmian jeszcze z takim zawodnikiem jak Fury, żeby to zafunkcjonowało, ale on też trochę powiedział Wilder takiego już coś, co w jednym z tych ostatnich wywiadów, że coś, co wskazuje jakby na to, że między tym szaleństwem, pod tym szaleństwem jakaś świadomość tam jednak jest, bo on powiedział, że Malik Scott nie tyle jakby go nauczył czegoś nowego, tylko wydobył może to, co było kiedyś, te elementy, a tam były takie zalążki, może o to też Wilderowi chodzi. On czasami w no, niewielu walkach to robił, ale choćby w walce z Washingtonem zaczął operować, kiedy walka była taka jakby wyrównana, to tam na przykład lewy sierpowy na dół parę razy włożył i to wyprostowało tego Washingtona, znaczy wyprostowało, przepraszam, sprawiło, że on po prostu no, stał się bardziej podatny na taktykę Wildera. Ale w ogóle z Arturem Szpilką też musiał kombinować. Tak. Artur go tam zaczął szachować i Wilder pokazał w tej walce, że to nie tylko taki puncher, bo on zaczął tego Artura trochę już czytać w tej siódmej, ósmej rundzie. Tak, zaczął kombinować, tak samo z walce z Ortizem, tej pierwszej, w drugiej już było inaczej, ale w walce pierwszej z Ortizem Wilder potrafi na przykład tą gardę przeciwnika, że tak powiem, no, osłabiać, sprawiać, że przeciwnik, że jest miejsce na
na prawy prosty, bo on robi no taki lewy sierpowy, po prostu markuje ten lewy sierpowy, garda się rozchyla i wchodzi prawy, oczywiście nie są jakieś tam wyrafinowane mega akcje, ale on to robi konsekwentnie, plus no ma kilka jeszcze takich swoich zagrań, choćby no wszystkie one się w zasadzie opierają na tym, że szykuje miejsce pod ten prawy, ale jednak są to takie patenty, które są sprawdzone, już nie mówiąc o jego tym koronnym po prostu akcji, która się nie sprawdzała wprawdzie z Furym już w tej drugiej walce, czyli ten błyskawiczny doskok z tym prawym, ale jeżeli będzie, nie będzie tylko na tym doskoku bazował, jeżeli wplecie kilka innych akcji, to może i też tym doskokiem Furego zaskoczyć, no bo przecież potrafił też zmienić płaszczyznę tego uderzenia w tej pierwszej walce, kiedy, pamiętasz, posadził Furego... Tak, bo Fury schodził mu uniczkę w bok i w końcu, nie w prawą stronę swoją schodził, aż w końcu Wilder stwierdził, że uderzy tak z góry, bardziej tak pod skosie w dół i go zaczął tym łapać, zgadza się. Twierdzisz, że Wilder starego byczka się nie nauczy podobno niczego nowego, myślisz, że Wilder może pokazać coś więcej? Myślę, że może pokazać coś więcej, w sensie, że na pewno będzie próbował, że ta taktyka będzie ciekawsza niż poprzednio, że może czymś zaskoczy, ale myślę, że na dłuższą metę to po prostu nie zadziała, że Fury no, zgniecie Wildera w którymś momencie, że jednak będzie bardzo konsekwentnie ten pressing wywierał. I... To jeszcze za chwileczkę. Ostatnie pytanie do ciebie, potem do naszych przepowiedni. Mam wrażenie, że kluczem do zwycięstwa Wildera jest to, żeby nie szukać tego nokautu, żeby on sam przyszedł. Jak on będzie więcej boksował i troszeczkę uśpi tą czujność, będzie więcej boksu, wtedy ten prawy może wejść. Tak, masz rację, bo teraz sobie patrzę, masz rację też w nawiązaniu do tego, bo przypomniałem sobie też, mówiliśmy właśnie o tej walce z Ortizem, pierwszej mówiłem, a tam przecież też świetnie Ortiza w trudnym momencie walki wciągnął na taką kontrę, pamiętasz, odskok i prawa kontra i to też potrafi, tutaj może Fury nie będzie, no z racji tego, że jest większym zawodnikiem, to nie będzie ta kontra tak wyglądała jak z Ortizem, ale też być może takiego zapędzonego już po prostu w totalnym ataku Fury'ego, jeżeli zdoła go zmusić do takiej, otaczy zmusić. Jeżeli Fury się na tyle otworzy, że będzie miejsce na tą kontrę, to może właśnie takie uśpienie i wyczekanie po prostu dobrego momentu zadziała. Tak, no wydaje mi się, że są szanse na knockout na Fury'im, no ale jednak większość atutów po stronie Tysona wciąż. To tak jeszcze w sumie jedną rzecz sobie pomyślałem, skoro Fury ma być taki grubszy, to może to jednak Wilder zaatakuje po dole. Tak, no teoretycznie może. Może to zrobić. Tylko pytanie, no bo Tyson jest takim zawodnikiem też, który jeżeli jakby Wilder stanie no bo te ciosy na dół, żeby dobrze wysoki zawodnik, żeby dobrze wyjść na dół przy warunkach Wildera, no to wydaje mi się, że będzie musiał jednak troszeczkę no, zająć taką pozycję, że jak ten cios na dół nie wejdzie dobrze, no to Fury wtedy będzie miał po prostu otwartą autostradę do niego. Trudno mu będzie po takim ciosie na dół wiesz... A tam po dole będzie gdzie celować, także tam będzie dużo miejsca. No tak, będzie też z drugiej strony gdzie celować. Musi podjąć ryzyko na pewno i jeżeli nie podejmie ryzyka w pewnym momencie takiego, nie pójdzie na przełamanie, bo trochę już stracił wiarę. Chociaż nie, przesadzam, że stracił wiarę, bo Wilder tak naprawdę nigdy nie traci wiary i on machał jeszcze takimi naprawdę mocnymi ciosami, a czy mocnymi. Starał się trafić mocnym ciosem w tej pierwszej, w tej drugiej walce, nawet jak już był złamany, ale po prostu już te ciosy nie miały takiej wymowy, tak, więc... Tak. Ale on był zatruty przez trenera. Wilder, jeszcze Fury miał jeszcze jakieś ciężarki w rękawicy. Miał jeszcze ciężarki, no tak. No tak, wydaje mi się, że on po 3-4 rundach już będzie znowu... Podtruty, nie będzie w stanie już takiego mocnego ciosu wyprowadzić. Dlatego właśnie być może zdając sobie z tego sprawę gdzieś podskórnie, podświadomie, że jednak szybko się może skończyć ten okres pełnej mocy, to będzie polował na coś mocnego w pierwszych czterech rundach. No, na pewno będzie polował, ale będzie musiał to zrobić naprawdę w rafinowany bardziej sposób, być może niż zwykle. No. Czyli w sumie się zgadzamy. Druga połowa walki Fury, tak? Bo z tego co słyszę, też stawiasz czasówkę Fury'ego?
Tak, tak. Druga połowa walki Fury przed czasem, gdzie go gdzieś zapędzi i podobnie jak Cunninghama tam gdzieś ubije. Mhm. Ja też tak stawiam, natomiast dużo bardziej, w cudzysłowie, boję się tej walki od strony Fury'ego. Uważam, że Wilder będzie groźniejszy. I tak powiem ci szczerze, że już nie jestem taki pewny swego, chociaż dalej stawiam na Fury'ego. Mhm. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, no jak myślisz, czy Fury... no jest w stanie właśnie, znaczy, czy ta taktyka będzie kontynuowana tak? Nie, no absolutnie, jeżeli jest plus 130, jeżeli miałby boksować tak jak w pierwszej walce, to też mógłby zrobić, to jednak tak 120 to jest max według mnie, prawda? Tutaj plus 130 to według mnie Fury trochę sobie ograniczył pole, ale być może będzie jeszcze lepszy w tym, co robił w drugiej walce. Mhm, tak, czyli jakby widzimy to, że tak naprawdę no Tyson już skłania się ku totalnej destrukcji. Tak, ja myślę, że on na przykład do Usyka będzie dużo zbijał kilogramów. No właśnie. Do Usyka będzie zbijał, jeżeli wygra i zakładając, że wygra, powiedzmy tak, a Usyk by wygrał rewanż Joshua, to na pewno Fury byłby zupełnie inaczej przygotowany pod względem fizycznym do Usyka. Natomiast tutaj troszkę sobie ograniczył pole manewru i wydaje mi się, że będzie musiał iść na destrukcję. Mhm. Mhm, tak, dlatego konfrontacja będzie dwóch żywiołów, no nie wyobrażamy sobie chyba, żeby ta walka skończyła się inaczej niż przed czasem. A już na pewno nie Wildera na punkty. Dzięki wielkie, zapraszamy na kolejny odcinek Ogrodu Furmana. Bądźcie z nami.